Halo, halo, hej, siemano, mam wszystkim ludziska, z tej strony Hades. Słuchajcie, kolejny Cat Goes Fishing. Ja nie jestem nieogarnięty, moi drodzy. Słuchajcie, też jest trochę inne światło, softboxa sobie nie włączyłem. No i moi drodzy, możemy kupić sobie najlepszą łódeczkę, jaką tylko nas było stać. Więcej już nie ma. Okej, właśnie, chcę wam pokazać coś, bo tak jak sobie poza odcinkiem łowiłem ryby, to patrzcie, co udało mi się złapać. Udało mi się tego brzydala złapać, coś takiego. I jeszcze była, o, Nightfish Sire, jakkolwiek, złapałem 380 000. No po prostu aż żałuję, że wtedy nie nagrywałem niczego. No i moi drodzy, no co, gramy sobie dalej w wyłowienie rybek. Łowimy sobie rybeczki. Pewnie, nie wiem, jeszcze tak z ten kolejny, bądź tak za 2 odcinki skończymy sobie ogólnie pogrywać w kota. Zobaczymy, co jest na tych dalszych morzach i oceanach. Jestem aż ciekawy, co możemy ciekawego znaleźć, zwłaszcza że też pewnie na dnie oceanu będą się różniły ryby. A tak to będę chciał złapać tą rybę, która się łapie tylko na te świecące na te świecące rybki. Tak, tylko że to wiecie, jeszcze trochę, kurde, płyniemy i... Halo, jak wygląda sytuacja? Okej, to ja jeszcze mogę płynąć, dobra, to płyniemy do końca, no. Skoro możemy, to popłyńmy. No i to ja w ogóle dziękuję osobom, które właśnie tam troszeczkę mnie bronią w tych komentarzach. Co to jest? Czym ty jesteś? Halo, stop, nie, ty nie. Ty gdzieś tu byłaś, no. Dobra, no spadamy. Oj, nie kupi... What? Czy ja to mam liczyć jako koralowce? Co to są za ryby? Ej, halo. Halo. Ej, chodź tu. No, ej, ryby. No gdzieś tutaj latacie, no. Ogólnie jakieś te nowe rybki jeszcze chcę pokazać i tak dalej. Dobra, spadnijmy na dno tego oceanu. Okej, koralowce. Na pewno nie chcesz, rybko? Okej, no to tutaj spadamy niżej. Znów, o. Tak trzeba ostrożnie troszeczkę, żeby nie stracić bejcika. Było blisko, nie? Było blisko. Okej. O, już niżej nie mogę. Ale coś tu... Co to są za szare ryby? Halo, ryby. Szara rybo. Co ty za światełkiem lecisz, czy co? Boże, tu jest tak ciemno, że nawet ta żaróweczka nie pomaga. Nawet ta żaróweczka tu nie pomaga, powiem wam, no. Okej, tu są znów skały. Przynajmniej w tym aspekcie to pomaga, nie? Aha, no okej. Ej, wypłyniesz ze mną na powierzchnię, rybo? Rybo, pij ze mną kompot. W ogóle, słuchajcie, nie wiem, jak będzie dzisiaj ze Scrapem, kiedy wy to oglądacie, bo... pewnie nie nagrałem, bo i tak tego kota dosyć późno nagrywam. Więc... Halo, tu są krewetki jakieś. Tej, mogę złapać krewetki? Czy tam krewetki, langusty, cokolwiek. Ej, ja chcę je złapać. Ale no tak, nie złapię ich, bo mam za ten, za dużą nętę. What? No, taktyczny screenek, o. Cześć, rybo, kim ty jesteś? Chodź, daj się złapać, pokażę cię. Nie na skałę. No co za parszywa ryba, nie? Właśnie, czy ja nie będę musiał zdjąć czapki? Tak się zastanawiam, nie? Bo w ogóle tych jeszcze nie złapałem tak samo. Tych zielonych. A tutaj ich trochę jest w sumie. Okej, spróbujmy złapać jakąś inną, tylko nie ciebie. Spróbujmy jakąś właśnie nową złapać. No. Dobrze. No ale chodź, zielona rybo. Chodź, dawaj, dawaj, rybka. Rybko, chodź. Chodź do mnie, rybko. Chodź do mnie. I mamy cię. Kim ty jesteś? Garbi. Czy ja cię je złapałem kiedyś? W ogóle 1 na 8 miejsca mam. To tak niedużo w sumie. No nie powiem, żeby to był jakiś... Znaczy no okej, znaczy nie chciałem cię łapać. Dobra, złapmy cię już. Możemy cię złapać, niech stracę. Przynajmniej jakoś tam się odbije nam koszt tych latarek i tak dalej. Teraz będzie trzeba dobrze wymanewrować, bo chcę zlecieć tam na sam dół, nie? Co może być no właśnie dosyć ciężkie. Upgrade na 5 bomb. W sumie czy... No nie, no serio, musi... No zostaw ją. Tappi. Okej, weźmy ją. No to... A pewnie mnie nie będzie stać na to, co? Wędki, okej. Okej, scouting mogę wywalić. Boże, ile to kosztowało? Halo. Ile to kosztowało? Bo kliknąłem po prostu, nie? I nie zobaczyłem. 18 tysięcy. To musimy się cofnąć i ten... A tak to byśmy już mogli to mieć, nie? O, co to za tam te rybki były dziwne? No dobra, no złapcie, złapcie, no. Skoro i tak tu już jesteście, no to weźmiemy sobie te na bomby. Nie, i dobra, wiecie co, nie próbujmy łapać tych krewetek, tylko faktycznie spróbujmy złapać jakąś fajną rybę. Tak, tylko że muszę tą przynętę zmarnować teraz. Na czymkolwiek, nie? Żeby tylko to sprzedać. I postaramy się złapać tego co je świecące ryby. To może być fajne właśnie. Teraz tak, bomba. Tak, bomba powinna starczyć. Oj, halo. Ale to trochę tak głęboko poszło. Ale nie, dobra, w sumie musimy się przedostać jakoś tam, nie? A to do najłatwiejszych rzeczy nie należy. Okej, chodź, dobra, mam świecącą rybkę. No i teraz w sumie zostało nam musztard. Ty kurde mendo głupia. Fajnie, fajnie, jej, mam rybkę, jej. No co za parszywiec. Nie sądziłem, że on może żreć te ryby, nie? No nie, zostaw, no nie, i was tu jest za dużo. Po prostu za dużo, no nie, no to jest impossible, nie? To stakowanie bomb może nie być jednak takim głupim pomysłem w sumie. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Nie. Ale też muszę sobie przypomnieć, gdzie on był, bo ja już jedną próbę łapania go się podjąłem. Gramper! Czy tam Gimper, jak ktoś tam napisał, żeby go nazywać, ale nie, bo później będzie, o nie, bo nie masz prawa tak nazywać tylko tej ryby. No zerwij się, cokolwiek, zrób jakąś sztuczkę, no. Kurde, powiem wam, a wcześniej mi się udało prawie go złapać, powiem wam. Tylko że wpił się na kamień, nie? I to był Ryby. Dobra, płyniemy do końca, spróbujemy te krewetki złapać i tyle, no. Serio? Ty jeszcze się nie zepsułaś? Okej. New road upgrade, okej. Road upgrade, spoko. Właśnie, mogę zobaczyć co to jest nawet. Zobaczmy. Naciśnij wędkę. Okej. Upgrade. I co to było? To będzie? Chyba to mi weszło, no mam takie wrażenie. Ale nie... Biteguard? Nie, już to mam. Bo nie ma dwóch takich, nie? No właśnie, ale jestem ciekaw, czy jeśli by się zestakowało je. Tak szczerze. te bajty, nie? To czy właśnie by te średnie też się rzucały. W sumie ciekawe. A nie, w sumie... Dobra, ja sam nie wiem, co ja chciałem, nie? Wróć, dobra. Weźcie rybka, coś zrób z sobą, bo ja zapomniałem lampki kupić oczywiście. Taki mały gałgan ze mnie, no co tu więcej powiedzieć, nie? No patrzcie, ile ja tą rybę łowię, nie? Dobra. Leć w świat, rybo! Rybo już mi... Co to są za kolorowe ryby? Ej, ja mam pomysł. Ja bym chciał je złapać w sumie. Czy ja już ten? Hook. No, nie. Rybo. Rybo, ale to daj się zjeść przez kogoś większego, co? No dobra, płyń tam. A ciebie chyba już złapałem, mam takie... A nie, ja ciebie nie złapałem w końcu, bo uderzyłaś... No chodź tu. No już przecież widzę, jak chcesz wskoczyć mi na tą wędkę, nie? Dawaj, chodź tu, rybo. Rybo. Rybo, nie denerwuj mnie. No, nie. Aha, okej, bo ty jesteś taka za duża troszeczkę. Ej, a może uda mi się na samo dno polecieć? O. I chwila, i krewetki były jeszcze niżej. Dobra, i krewetki były jeszcze niżej. Ja bym chciał złapać właśnie... Ej, co to było? Dobra. Dobra, ostrożnie. Te krewetki jakoś chyba... Tu były blisko. A wy nie, nie, wy nie. Wy nie, to było troszeczkę wyżej. To było troszeczkę sobie wyżej. Tutaj zaraz gdzieś skała powinna być, dokładnie. I to powinno być krewetko. Więcej was, nie? Ja bym chciał to wyciągnąć, nie? O, swordfish. Ale ty mnie nie interesujesz na chwilę obecną. Ja chcę... No co? Zostaw ją. Musztard. No coś ty zrobił. No to chociaż ryba. Niech ryba miecz na ciebie pójdzie. Ej, rybo, co ty jesz? Rybko. Rybko. Ona chyba nie jest chętna. O, Boże. O to cię... No tak, bo przecież jeden hak jest zużyty już, tu nie. Halo, tam jest Nemo. Tam była rybka Nemo. Fajnie byłoby ją złapać, nie? Ale kurde, jak ciężko jest tą wyciągnąć, nie? Okej, w ogóle jest to taki hook, rakiet, bomb. Na sam koniec i coś zrobimy. Znaczy, jeszcze dalej. Chcę to rzucić. Okej, powiedzmy. No nie, no to tu są te... Oj, te pokraki. Ej, fioletowe te, chodźcie tu, co się? Ej, ławica, ej, no chodźcie tu, no. Ej, chodźcie tu. No. Dzięki, mordo, i też cię łapie. Chodź tu, mordeczko. Ja wiem, że ty chcesz. No, dziękuję. Konga. Okej, wezmę cię. Wezmę cię na pokład mojej łajby. Ej, czy wy będziecie teraz za mną płynęły? Ale byłoby fajnie, gdyby tak płynęły, nie? Aha, okej, jakąś średnią rybę, coś ten mógłbym prosić? Ty? Średnia ryba, no, a nie wy wyskakujecie, no. No i teraz się da i złapać. No, dziękuję, dobra. Czy my złapaliśmy w końcu tę pomarańczową? Czy ona za bardzo ten... No właśnie, ona się tak strasznie... A, ona się urwała ostatnio. Tak. Ona się ostatnio urwała. W ogóle jestem ciekawy, bo Night Moda nie odblokowałem, nie? W sensie nocy i tak... trochę szkoda, bo jestem ciekawy, co się znajduje w nocy. Na dnie oceanu. A że tak powiem, te ryby, które mam do złapania jako quest, to są strasznie, nie wiem, ciężkie do złapania. Tik. Ciekawie, chwila, katalog. Muszę złapać co? Tetra. Jaka ryba to jest tetra? Okej, w ogóle takiego squirtla jakby złapałem. Strasznie był squirtla, mi przypomina. Brimpl. Okej. Gupper, Gordon, Luifin, Mizifin. Widzę, że ja je widziałem, ale tylko tyle, nie? Jak ta tetra wygląda, co? Tik. Może to jest medium? Jest! Nie. He? Co to? To mała ryba będzie? Tetra. A to nie jest ten rekinek mały? Ej, halo, ziomuś, to nie jesteś ty? Nie, to jest... Halo, to ja nie wiem, gdzie jest ta ryba w takim razie. Tak, szczerze, totalnie szczerze. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie która to jest ryba w ogóle. Dobra, to tak, żeby tego nie złapał. No czemu wszystkie się rzucacie tam? Ryby. Właśnie, jeszcze jest jedno miejsce, gdzie tych nowych ryb nie wziąłem. W sensie, tam na końcu przy tych koralowcach, nie? Jest mnóstwo tych właśnie nowych, powiedzmy, rybek. O nie. Zostawcie. No nie, no to jest musztard. My wiemy, jak to się kończy z musztardami, nie? Naprawdę wy jeszcze gonicie to? Ludziska, dajcie sobie spokój, ryby. Głupie ryby. No nie. Moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj nic konkretnego nie zrobiliśmy, zdaję sobie z tego sprawę, ale starałem się, no łódkę wam pokazałem chociaż i tyle w sumie, nie? Więc słuchajcie, no to byłoby na tyle. Zobaczymy, czy jeszcze coś porobimy z tej ryby, z ryby łowiącej kota, z kota łowiącego ryby. No i tyle, moi drodzy, no co mam więcej powiedzieć. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć!